Siema, z tej strony i myślałem, że nie będzie więcej materiałów o Las Epochu, ale z racji tego, że tak chętnie je oglądacie, postanowiłem już jeszcze jeden film przed samym startem Las Epocha, który odbywa się 21 lutego, czyli dosłownie jutro o godzinie 18.00. Oczywiście serwery na początku mogą niezbyt dobrze działać, ale dlatego tu wychodzi w środę, żeby do piątku ogarnęli serwery i żebyśmy mieli dobre serwery na weekend. Miejmy nadzieję, że jednakże serwery będą dobrze działały. Dzisiaj kilkanaście punktów, o których chciałbym wiedzieć przed swoim startem gry w Las pocha i mam nadzieję, że któryś z tych punktów będzie dla Was czymś nowym i Wam się po prostu przyda. Jeżeli byście chcieli zakupić lasę pocha taniej, to polecam zakupić go sobie z mojego linku, z Nexusa. Jest on wtedy jakieś 15 zł taniej niż na Steamie. A przy okazji wspieracie mnie jako twórca. Za co bardzo Wam dziękuję. Dodatkowo również znalazł się na liście streamerów, którzy będą mieli odpalone dropy podczas startu samej gry. I tutaj w tym momencie możecie zobaczyć, jak te dropy wyglądają. Są to jakieś sztandary, jakieś pety, wszystko za darmo, tylko i wyłącznie za oglądanie. Po prostu lasa pocha na Twitchu utworców, którzy będą mieli odpalone te dropy. Jak mówiłem wcześniej, u mnie te dropy będą odpalone, więc serdecznie Was zapraszam. A jak wiadomo, za darmo to naprawdę uczciwa cena. Link również do tego połączenia naszego konta z Twitchem oraz Steamem znajdziecie w opisie. A my zaczynajmy. Punkt pierwszy: Teleporty oraz crafting wszędzie. Nieważne w którym miejscu się znajdujemy, nie musimy podchodzić do waypointów. Aby teleportować się w jakieś miejsce, możemy odpalić po prostu mapę za pomocą guzika M, kliknąć gdzie chcemy się teleportować, oraz po prostu użyć podróży. Dodatkowo możemy kliknąć po prostu prawym guzikiem, aby dokonać szybkiej podróży. Tak samo działa crafting. Możemy kraftować wszędzie, gdzie nam się podoba. Na przykład boss wali jakąś długą kwestię, albo czekamy, aż boss się pojawi, albo czekamy po prostu na kogoś na jakiejś lokacji, na przykład naszego znajomego, z którym gramy, to możemy bardzo łatwo kraftować sobie przedmioty. Punkt drugi. Rozbijajcie swoje przedmioty na szardy. Możecie kupić runę roztrzaskania po polsku albo po prostu Shattering. Jest to pierwsza runa, którą zajdziemy dokładnie w tym miejscu. Rozbija ona nasz przedmiot na odłamki, które potem możemy wkratować w inne przedmioty. Jest to banalnie proste, jest to banalnie tanie. Gdy jesteśmy w mieście, to warto jest zajrzeć do handlarza, który handluje właśnie tymi odłamkami. Tak widzicie, tutaj. Sklep z armorami posiada te runy, kosztują one 2000, więc gdy mamy tylko możliwość, gdy jesteśmy w mieście, patrzmy, czy są one do kupienia, i tak naprawdę kupujmy, kiedy tylko się pojawią. Punkt trzeci. Kraftujmy często. I wbrew pozorom, nie tak jak w Path of Exile czy w Diablo, zresztą nawet nie ma craftingu, ale nie tak jak w Path of Exile, nie chcemy czekać z craftami na endgame'owe przedmioty. Kraftowanie w lase pochu jest bardzo proste, bardzo szybkie i resource, który zużywamy, nie trudno się zdobywa. Oczywiście oprócz niektórych z tych shardów, które są rzadsze, takie jak plusy do skilli, te shardy są naprawdę rzadkie. Ale jeżeli mówimy o takich rzeczach jak Resist, Życie, Movement, Speed, to warto jest po prostu craftować sobie te przedmioty nawet już podczas levelingu. Bo tak jak mówiłem wcześniej, shardów naprawdę uzbiera się potem masa i po prostu nie będziemy mieli co z nimi robić, a tutaj możemy bardzo prosto dać sobie właśnie Movement, Speed, a może Attack, speeda cokolwiek, co aktualnie nam się przyda. Dodatkowo kraftując, zawsze używajcie glifu nadziei, czyli pierwszego niebieskiego glifu spośród wszystkich glifów. Mamy 25% szansy na to, że nie stracimy potencjału wykucia. Gdy nasz potencjał wykucia osiągnie wartość 0, wtedy nie możemy już nic dokraftować na naszym przedmiocie. Więc naprawdę glifów chcemy używać zawsze. Punkt czwarty. Nie musisz robić wszystkich sidequestów. Pamiętaj o tym, żeby klikać oczywiście we wszystkie questy, które masz w mieście, bo niektóre z nich mogą być questami na przykład na idole, albo na pasywki, ale jeżeli widzimy w questie na przykład 500 punktów doświadczenia, to ja radziłbym po prostu olewać takie questy. Może zrobić ich kilka, żeby mieć trochę więcej expa. Jeżeli oczywiście brakuje nam tego expa, to warto jest je robić po prostu, żeby mieć wyższy poziom, ale w większości przypadków nie jest to jakaś znacząca ilość expa, ani znacząca ilość golda, żebyśmy po prostu chcieli je robić. Lepiej sobie ominąć, i czym prędzej po prostu gnać przed siebie i wbijać poziomy na tych głównych questach, które są dla nas ważne. Informacje o tym, ile questów na skill pointy oraz idole, czyli po polsku posążki mamy już zrobione, mamy w lewym dolnym rogu, tak jak widzicie, mam sobie te wszystkie zdolności pasywne nie mam jednego pola posążków, czyli idoli. I tutaj po po questach, to znajdę jednego z questów, który właśnie da mi to jedno miejsce na idole który mi brakuje, również za mnie pasywka, której tak naprawdę nie dostanę, gdyż z innych questów po prostu zdobyłem już te punkty pasywne i mam ich 15 na 15. Jeżeli zrobimy wszystkie questy na pasywki oraz idole, ja bym najbardziej polecał po prostu iść główną linią fabularną i olewać już te side questy, chyba, że tak jak mówiłem wcześniej, brakuje nam expa albo golda. Punkt szósty, gdy dojdziemy do monolitów, czy do endgame'u, i tak dosłownie wygląda nasza mapa. Nie starajmy się robić wszystkich wysp. Aby odlokować najlepsze monolity, musimy dostać się dokładnie do tego punktu. Potem musimy zrobić tych trzech bossów, którzy są tutaj, wrócić je na środek, gdy już ich oczywiście pokonamy, tam zakończyć questa, i w tym momencie odlokowujemy ulepszone monolity, które mają setny poziom. Dropią nam najlepsze blessingi na których chcemy się skupiać. Gdy tutaj levelujemy, to mamy blessingi o dużo niższej sile. Dodatkowo te wyspy po lewej stronie zwiększają nam drop na przykład unikalnych rękawiczek, czy unikalnych broni, glyfów, czy innych rzeczy. Gdy te rzeczy, które są tutaj po prawej stronie, dają nam plus naszej postaci, w postaci np. rezistów, czy obrażeń. Nie musimy zaliczać tych trzech wysp, żeby dostać się do głównego kora, zaliczyć trzech bossów i wejść na wszystkie ulepszone monolity. Oczywiście potem, gdy już będziemy mieli empowered monolity, to warto jest się wrócić na te wyspy, których nie zrobiliśmy, ale nie musimy ich robić tak jakby dwukrotnie. Plus to, że farmymy, o to ja mówiłem wcześniej, najlepsze blessingi do naszej postaci. Kolejny punkt, czyli punkt szósty. Używajmy naszej runy of ascendencji, czyli tej czerwonej runy. Ta runa zmienia nam przedmiot w unikalny przedmiot. I w tym momencie również nawiążę do POE. Nie potrzebujemy odpowiedniej bazy, aby zdobyć odpowiedni unikat. Możemy te naprawdę używać runy of ascendance na każdej bazie. Po prostu stajemy unik, który jest z danej puli przedmiotu. Gdy wsadzimy tam łuk, otrzymamy po prostu unikalny łuk. Gdy wsadzimy tam inną bazę łuku, dalej możemy zdobyć ten sam łuk. Ja bardzo polecam używać tego na początku na butach, bo buty po prostu bardzo często unikalne mają movement speeda, a gdy mamy więcej movement speeda, możemy szybciej progresować. Punkt siódmy. Jeżeli nie chcecie sami tworzyć sobie filtru do waszego buildu, to zawsze możecie wejść w buildy innych graczy. Dojdziemy w taki build, załóżmy, że w ten, w którym ja będę aktualnie grał, po lewej stronie mamy takie coś jak Loot Filter. Z tego, co kojarzę, to to samo jest również na Max Rollu. Gdy go klikniemy, wystarczy, że go skopiujemy do clipboardu i możemy go sobie wkleić od razu w grze. On najczęściej bardzo ładnie ustawia nam wszystkie temy kolorystycznie i wiemy, co powinniśmy podnosić. I tak jak na przykład wejdziemy sobie na stronę Last Epoch Tools, to po prawej stronie znajdziemy skillę. Załóżmy, że ktoś z Was chce grać sobie na swipa. Klikamy swipe'a pojawiają się buildy. Wystarczy po prostu kliknąć build planner. Nawet nie musimy przeglądać wszystkich przedmiotów, które tutaj są. Klikamy loot filter i tworzy nam się filtr odpowiedni do danego skilla. Wiadomo, potem będziemy się to modyfikować, będziemy chcieli to zmieniać, ale jako baza do naszej postaci będzie to naprawdę spoko. Im dalej w las, im więcej pozamy gry im więcej będziemy widzieli, na co chcemy szczególnie zwrócić uwagę, to tak możemy bardzo prosto modyfikować ten filtr. Kolejny punkt, punkt ósmy. Rezisty oraz Armor działają inaczej niż po innych grach. Jak generalnie to wygląda w las Epochu? Najważniejszy resist jest resist fizyczny i według mnie jest to resist, którego powinniśmy pierwszego maksować, bo najwięcej po prostu Mopków uderza z fizykala. Najmniej potrzebny resist, i którym powinniśmy interesować się na samym końcu. Jest to rezist na zatrucia. Wiadomo, w zależności w jaką będziemy lokalizację robili, im więcej będzie mową danego typu walących obrażeniami danego typu, tym lepiej będzie mieć po prostu więcej rezista na dany typ obrażeń. Ale również nie powinniście się super przejmować rezistami. Ważne, żebyście mieli ich na pewno powyżej 50, jako taka podstawa. Oczywiście najlepiej 75, co jest kapem, jeżeli nie mamy jakichś przedmiotów, które podnoszą nam maksymalny rezist bo bardzo dużo mobków ma penetracja, która i tak omije nasz resist do tych mniej więcej 50. Więc ja radzę i tak maksować rezistę, szczególnie physical. Jeżeli nie możemy, to starajmy się utrzymywać na tym poziomie 50+. Dodatkowo pancerz również inaczej działa w tej grze i nie tylko obroni nas przed atakami fizycznymi i ogólnie obrażeniami. Wykres armoru w tej grze wygląda w ten sposób. Mam tutaj dwie linie, physical oraz non-physical. Więc armor broni nas nie tylko przed fizycznymi atakami, ale również tymi niefizycznymi. Według mnie taka najlepsza wartość armoru to jest w okolicach 3200, bo wtedy zaczyna już się wszystko wypłaszać. Oczywiście, im więcej możemy go wpakować, tym lepiej, ale fajnie, gdy mamy już przynajmniej te 3200 armoru, co nie jest mało jak na lasę pocha, ale również nie jest nieosiągalne. Punkt 9. Szansa na utknięcie trafienia krytycznego. Starajmy się wymaksować to jak najbardziej. W endgame'ie bardzo dużo bossów będzie biło naprawdę mocne kryty i chcemy to wymaksować. Tak jak wcześniej mówiłem o Blessingach, to właśnie jeden z Blessingów będzie posiadał tą statystykę, która będzie rolowała się nawet do 75, więc wystarczy posiadać w jednym itemie dodatkowe 25%, aby być odpornym przed trafieniami krytycznymi. I jeżeli będzie się gdzieś tam już dalej w grze, to warto jest o to po prostu zadbać. Kolejny punkt, punkt 10. Patrzcie na jakich bazach szukacie swoich przedmiotów. Bazy w Las Epochu są bardzo specyficzne i mają bardzo różne działanie. Bardzo nisko levelowe armory i ogólnie rzeczy dają oczywiście mało. Im większy level bazy, tym prostsze statystyki będą lepsze, ale również dochodzą jakieś dodatkowe rzeczy, tak jak na przykład tutaj jest sam pancerz. My zobaczymy armor na wyższy poziom, mam tu już... Pancerz oraz odporności fizyczne. Warto jest zmieniać nasz armor w czasie grania, żeby te bazy również były dopasowane do naszego poziomu i po prostu dawały nam jak najwięcej. Punkt 11. Unikalne przedmioty z małym poziomem mają dużo większą szansę na posiadanie legendarnego potencjału, i dużo łatwiej się farmi z tym właśnie legendarnym potencjałem, którego potem możemy. Wykorzystać w jednym z dungeonów, aby ulepszyć nasz unikalny przedmiot. Te widzicie tutaj wymagany poziom na ten kościany żniwiarz, jest 21. Akurat ta postać posiadała również taki kościany żniwiarz, który miał 3 legendarnego potencjału. Im wyższy poziom przedmiotu, tutaj widzicie tutaj 50, tym trudniej będzie znaleźć ten legendarny potencjał. Mówi się, że mniej więcej do 50 poziomu znaleźć item z dwoma, trzema legendarnymi potencjałami nie jest tak trudno. Powyżej 50 poziomu. Staje się to naprawdę problematyczne. Więc, jeżeli mam jakiś przedmiot, który jest w naszym bildzie, to warto jest szukać po prostu tych przedmiotów, w których możemy mieć legendarny potencjał. Jeśli oczywiście, możemy na tamten dungeon i wyfarmić najpierw te przedmioty z małym poziomem o jak najwyższej wartości legendarnego potencjału. Punkt 12 oraz ostatni na liście: budowany przewodnik po grze. Znajduje się on pod literą G. I możemy tutaj wpisać, co nam się żywnie podoba. Na przykład chciałbym się do czegoś dowiedzieć o runach, które właśnie znalazłem. Klikam runy, widzę, opieśnięcie Rzemiosła. Jest naprawdę wytłumaczony cały crafting. Runy i glify. Mamy wytłumaczone wszystko od samych debów. Więc naprawdę, jeśli potrzebujemy jakiejś informacji, klikamy G, wpisujemy daną rzecz i wiemy o tej rzeczy już z samej gry. Bez potrzeby wchodzenia na jakieś strony, na których również to będzie wyjaśnione, mamy po prostu taką opcję w grze. I to była lista 12 porad, które sam osobiście chciałbym usłyszeć podczas startowania gry w Las Epocha. Mam nadzieję, że któraś z tych porad Wam się przyda. Jeżeli byście chcieli, może Wy, bardziej zaawansowani gracze, dać jakieś dodatkowe porady dla świeżych graczy, komentarze są Wasze, dopiszę może gdzieś tam po prostu w przypiętym komentarzu informacje o dodatkowych poradach od graczy, które zobaczyłem gdzieś tam w komentarzach, które ktoś po prostu napisał. Zapraszam Was jeszcze raz na mojego Nexusa, na którym możecie kupić grę taniej, Zapraszam was na streamy, na których możecie otrzymać darmowe rzeczy, co samo oglądanie lasy pocha. Dziękuję, że liście. Mam nadzieję, że do niebawem usłyszenia. Mówił do Was Piżam. Na razie.